Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest taki króciutki audiolog, który stwierdziłem, że zrobię. Dzisiaj jest specjalna okazja ku temu, ponieważ jak zobaczycie za chwileczkę, tutaj sobie powiększę, konto utworzone 11.08.2012, tak, dzisiaj jest 11 sierpień 2015 roku, czyli krótkim słowem mamy 3 lata odkąd założyłem sobie konto w grze World of Tanks. Jak to wyglądało? Skąd się wzięło moje zainteresowanie w ogóle tą grą? Otóż kiedyś 3 lata temu, to było w lipcu, czy tam na początku sierpnia, gdzieś zauważyłem, że tam jest, tak jak teraz reklamy, graj na czołgista.pl i tak, żeby było ciekawiej. Nie do końca byłem zainteresowany tym, o co tam chodzi, chociaż czołgi, to jak wiadomo, człowieka zawsze jakoś tam interesowały, 4 pancerni, i można w ten sposób było sobie w jakiś ten sposób przypomnieć, jak to było właśnie z tymi 4 pancernymi, jak też i bardziej powiększyć swoją wiedzę. Dodatkowo jeszcze do moich synów przyjechali kuzyni i tam było na zasadzie: tata, zobacz, jaka fajna gierka. No dobra, stwierdziłem, dobra, założę sobie konto i spróbuję zagrać coś. W ten sposób mniej więcej, gdzie 11 sierpnia 2012 roku zostałem właśnie oficjalnie graczem w gry World of Tanks. Na samym początku jakoś tak powoli, powoli, powoli i spokojnie sobie kręciło się to. Co śmieszniejsze, osoba, która do tej pory była raczej pasywnym graczem, czyli po prostu nie grałem w żadne gry przez x lat, nagle wsiąkła i zaczęła grać w coś, co było online, coś, co było z żywymi postaciami, z żywymi ludźmi, którzy siedzieli naprzeciwko na swoich komputerach i oni grali przeciwko tobie, przeciwko mnie, przeciwko wam. Dla mnie to była nowość, no to była ciekawostka i szybko przerodziło się to, powiedzmy, w pasję, szybko przerodziło się to w jakby chęć bycia lepszym, w chęć poznawania czegoś więcej, czy chęć bycia może nie tyle rozpoznawalnym, bycia po prostu lepszym, no tak w ten sposób. Trochę dziwny sposób, tak trochę zgłupia, nie myślałem o tym, żeby być w żadnym klanie, nie myślałem o tym, że to jest mi do czegokolwiek potrzebne, ale zostałem członkiem klanu WIN. Jak widzicie, dni w klanie 1001, jeszcze mnie nie wyrzucili, ale do tego zaraz przejdziemy. Na chwilę obecną piastuję, jak jestem jako młodszy oficer, natomiast sam swego czasu, będąc zastępcą dowódcy, powiedziałem, że no, na chwilę obecną wolę sobie zejść z tego stanowiska i już zostałem jakby zdegradowany, ale na własną prośbę. Konto premium to oczywiście kiedyś tam zakupione konto na pół roku, ale no to już na razie się marnuje, jeśli chodzi o WOTA. Nie marnuje się, jeśli chodzi o World of Warships, bo tam wykorzystuję to, że mam konto premium, a że są to konta połączone, więc można w ten sposób wykorzystywać to. Co mi się udało przez ten okres czasu 3 lat zrobić? Zobaczcie, prawie 40 tysięcy bitew. Od około miesiąca czasu, no niecały nawet chyba miesiąc czasu, ta liczba bitew nie rośnie, ze względu na to, że zrobiłem sobie właśnie wakacyjną przerwę od WOTA i dzięki temu mam troszeczkę głowę spokojniejszą. Mam czas na różne inne rzeczy, znacznie czasem ciekawsze, aniżeli tylko WOT, który rzeczywiście przez 3 lata, prawie zrobiłem prawie 40 tysięcy, naprawdę duża, duża ilość bitew i powiem szczerze, że nie jedną noc się zerwało,
To trochę bolesne jest, jak sami wiecie. Może dla osób, które są młode, może dla takich osób to zerwanie i przespanie się później 2, 3, 4 godzin nie jest problemem. Dla takiego starego pryka jak ja to już niestety czasem bywa. O, jak myślałem, zerwę jedną, no to nie jest to duży problem, natomiast jak się zerwie jedną, drugą, trzecią w tygodniu, no to wówczas zaczyna być to dużym problemem. Procent zwycięstw słaby, ale cóż, nawet czasem się człowiek na samym początku się na to nie zwraca uwagi, natomiast później, nawet jeżeli chciało się robić wszystko, co było tylko możliwe, nie zawsze się to oczywiście udaje. O, tutaj nieważne, jeśli chodzi o kwestie doświadczenia. No, udało się zrobić tam 700 ponad specjalistów. To, z czego jestem taki bardziej dumny, czyli medali Pula 5, medali Red Lobstera 56. Tutaj jeszcze jakieś Keja. No, powiedzmy, że Najdina. W każdym bądź razie jest tych osiągnięć, tych medali sporo. Ja to delikatnie już mogę pomniejszyć. Także powiem szczerze, w ogólnej klasyfikacji jestem na miejscu 9100. Najwięcej doświadczenia na bitwę, procent trafień. No, także jest to w jakiś tam sposób. Jest to w jakiś tam sposób już znacząca liczba. Strzałki lekkie. Dobra, nieważne. Co dalej? Co dalej z WOT-em? Co dalej z kanałem? Co dalej planuję? Wiecie co? Sytuacja wygląda następująco. Trochę ostatnio, jak się zauważyliście, opuszczam kwestię kanału. Nie dlatego, że nie chcę, nie dlatego, że mi się nie chce, nie dlatego, że mam też uraz. Oprócz tego, że nie gram przez określony czas WOTA, to też i powiedziałem sobie, że nie będę nagrywał nic z tej gry, ponieważ ona jest B i tak dalej. Nie, nieprawda. Kwestia bardziej urlopów, kwestia teraz moja, przygotowywania się do mojego urlopu i za niedługo wyjazd właśnie. Dawno oczekiwany wyjazd, także przez parę dni mnie nie będzie, ale od września planuję, że kanał będzie w dalszym ciągu prowadzony tak, jak był do tej pory, czyli będzie on z gośćmi, będzie on sukcesywnie z filmami wrzucanymi codziennie. Bardzo mi to pasowało. Na pewno plusem jest tego, że zacząłem grać w WOTA, jest poznanie mnóstwa osób, które naprawdę bardzo, pomimo tego, że jesteśmy tak naprawdę wirtualnymi znajomymi, z niektórymi się faktem widziałem na żywo, naprawdę takie wspólne rozmowy na TS-ie, wspólne rozmowy głównie na TS-ie, naprawdę zbliżają. Naprawdę poznałem mnóstwo fantastycznych osób, które w jakiś tam sposób są mi bliskie przez to właśnie, że takie nawet rozmowy, przez to, że możemy nawet nie widząc siebie czasem rozmawiać o rzeczach, którymi normalnie się nie rozmawia. I naprawdę tych osób było bardzo, bardzo dużo. Jest bardzo dużo oczywiście. Założyłem kanał i powiem szczerze, że może powinienem założyć go wcześniej, ale to już jest inna inszość. Natomiast na pewno jest was już taka duża ilość, że powiem szczerze, nie sądziłem, że dociągnę kiedyś do takiej ilości widzów. Jestem z tego niezmiernie szczęśliwy, dumny, radość mnie rozpiera, że jest was tylu i że w dalszym ciągu nie nudzicie się na tym, że w jakiś tam sposób ględzę, że nie krzyczę, nie biegam dookoła mikrofonu, nie rzucam obelgami, tylko staram się prowadzić to w jakiś taki w miarę spokojny, zrównoważony sposób. Taki jest mój styl. No i niestety
Niektórym się to podoba, niektórym nie. Oczywiście wszyscy, jak to jest, gwiazdy YouTube'a czasem bardziej przesadzają i pokazują, im bardziej właśnie się wygłupiają, im bardziej głupie, absurdalne rzeczy pokazują, tym jest się większą gwiazdą. Ja nie staram się być taką osobą, staram się być sobą. Tyle. Także od września wraca normalnie moja praca na kanale, bo tak, to jest praca, to nie jest tylko i wyłącznie przyjemność, to nie jest tylko robienie sobie filmiku od tak sobie, żeby tylko było. Nie, to staram się, żeby te filmy były w jakiś tam sposób na tyle dobre, żeby wam pokazać, że na przykład można zrobić to, można zrobić tamto, bądź też i żebyście nie robili niektórych błędów, które na przykład ktoś popełnia i to zwykle piętnuje. Mam nadzieję, że dobrze to odbieracie. Czasem są zarzuty, że gracz taki zagrał tak, a nie inaczej, co mi się nie spodobało. Oczywiście każdy może grać jak chce, natomiast no, staram się raczej mówić, że tak nie powinno być, że powinny być takie bitwy. Taka bitwa przez takiego gracza zrobiona zupełnie inaczej. Także 3 lata złotem minęło jak z bicia trzasnął i powiem szczerze, czy jestem zadowolony, że zacząłem grać w tą grę. Jeśli chodzi o was, widzów, na pewno, jeśli chodzi o ludzi, z którymi się poznałem, z którymi spędziłem mnóstwo czasu na TS-ie, na pewno tak. Jeśli chodzi o sam czas poświęcony grze, być może gdybym spożytkował go w jakiś inny sposób, byłoby to dla mnie, dla moich bliskich bardziej pożyteczne. No cóż. Każdy ma swoje jakieś dziwactwo, każdy ma swoje hobby, swoje jakby wyskok w bok. Ja akurat mam taki. Na razie zrobię sobie, tak jak powiedziałem, wolny od WOTA i jest mi z tym dobrze. Częściej mnie możecie spotkać na okrętach, tam się bardziej jakby teraz odnajduję. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was. Mam nadzieję, że przyjmiecie tą moją pogawędkę jakoś tak w miarę pozytywnie. I jeżeli będziecie mieli również jakieś takie swoje jubileusze, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy bitew, bądź też właśnie tak jak ja, jubileusz 3 lata z WOTem, to dajcie mi znać. Może też właśnie zrobimy jakąś pogaduchę z wami, co, jak właśnie zaczęliście grać i może nie będzie takie w formie audiologu, możemy to zrobić w jakiś tam inny sposób, ale mam nadzieję, że to też was może pokazać, dlaczego i na przykład tak jak ja graliście tyle lat. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia już po urlopie. Hej!